i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Od samego rana już przygotowani, by czerwonym vanem ruszać w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ptaki im śpiewają, pracę umilają i szczęśliwy jest listonosz Pat. Każdy dobrze zna ten pocztowy wóz. Każdy machać chce, kiedy Pata widzi. Może dziś to właśnie ty spotkasz go, gdy stanie u twych drzwi. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Wszyscy ich witają, uśmiech posyłają i szczęśliwy jest listonosz Pat. Tak szczęśliwy jest listonosz Pat. Listonosz Pat, przesyłki specjalne. Magiczny klejnot. Tato, spójrz na mnie! Jestem listonoszem z dawnych lat! O! To czapka dziadka Cliftona. Kompletnie o niej zapomniałem. Bardzo chciałbym ją zabrać do szkoły. Będziemy dzisiaj opowiadać o rzeczach, które są w naszych rodzinach od bardzo dawna. Ta czapka ma chyba ze 100 lat. Nasz dziadek Clifton był pierwszym listonoszem w Zielonej Dolinie. Przepraszam, Julian. Dział przesyłek specjalnych, mówi Pat. Mam dla ciebie przesyłkę specjalną. Możesz tu być jak najszybciej? Ruszamy w drogę, Ben. Chodź, Jess. Trzeba dostarczyć przesyłkę specjalną. Ciekawe, co to takiego? Dowiedzmy się. To nie ta czapka. Dzięki. Do zobaczenia, listonoszu Julianie. Oto przesyłki specjalne. Tak w drodze jest. Oto przesyłki specjalne. Co do ręczy dzisiaj Pat. Dzień dobry, Ben. Musisz to zobaczyć, Pat. Wow! Miau! Mama Adżeja przysłała to z Indii dla Miry. Potrzebne jej będzie to w szkole o 2:00 po południu. A, Mira będzie o tym opowiadać. Tak, i to jest bardzo cenne. Ha, nie martw się, Ben, będziemy bardzo uważać. Halo? Dział przesyłek specjalnych? Nisza, twoja przesyłka jest bezpieczna. Właśnie rusza w drogę do Zielonej Doliny. Jasne. No to musimy się pospieszyć, jeśli mamy dotrzeć na czas. Chodź, Jess, pojedziemy na motorze. Gotowy, Jess? No to ruszamy. Ty co przyniósłeś, Bill? Zegarek mojego dziadka. Jest bardzo stary. Co się stało, Charlie? Zgubiłem po drodze do szkoły swoją rodzinną pamiątkę. To był medal, który mój dziadek zdobył, grając w piłkę nożną. Nie przejmuj się, Charlie. Później poszukamy go razem z tobą. Dziękuję, pani Taylor. A ty o czym będziesz mówić, Miro? O przepięknym złotym słoniu. Hinduski książę podarował go mojej praprababci setki lat temu. I jest zrobiony ze złota i ze srebra. I ma magiczny klejnot tu na czole, który przynosi szczęście każdemu, kto go posiada. Wow! Klejnoty nie przynoszą szczęścia, to tylko kamienie. Ten klejnot przynosi. Pokażesz nam go, Miro? Nie mam go tutaj. Przywiezie go dopiero pan Pat. Jako przesyłkę specjalną. Co tam się dzieje, Jess?
To nasza skrytka. O, poluzowało się. Jedźmy do Teda, naprawi to. Minu. Ted! Ted! Spójrz! Wow! To sroka! To jedna z pary srok, które założyły gniazdo nieopodal szkoły. Ciekawe, czemu kręci się wokół mojego warsztatu? Może po prostu lubi twoje kanapki. Jakiś problem z motorem, Pat? Skrytka się poluzowała. A wieziemy właśnie pilną przesyłkę specjalną. Spójrzcie. Chętnie. To naprawdę przesyłka specjalna. Jest przepiękna. Tak. I muszę ją jak najszybciej dostarczyć Mirze. W takim razie zabieram się do roboty. Co jest, Miro? Martwisz się, że twój słoń nie dotrze? Uwaga! Jestem kapitan Lizzie! Pierwsza niepełnosprawna dziewczynka, która przeleci nad Atlantykiem! Ej! Trochę ostrożniej, Lizzie! Pluszowy miś mojego taty jest bardzo, bardzo stary! Mogę go zbadać? Nie martw się, Miro! Mój tata na pewno przywiezie słonia na czas! Dzięki, Julian! Jak ci idzie, Ted? Już kończę. To tylko dwie poluzowane śrubki. Możesz to przez chwilę przytrzymać? Dokręcę je trochę mocniej. Woni! Wracaj tu! Niegrzeczny pies. Zostaw to! O nie! Moja przesyłka specjalna! Woni! Możemy wejść? Jesteśmy chyba trochę za wcześnie, ale bardzo chcieliśmy już zobaczyć naszego pięknego słonia. On jeszcze nie przyjechał, mamo. Ale już powinien tu być. Nie martw się, Miro, zadzwonię do Bena. Natychmiast przestań, Bonnie, bo zaraz to zniszczysz. Bonnie, przestań. O nie. Przepraszam cię, Pat. Och, proszę się nie martwić, pani Goggins. Słoniowi nic się nie stało. O nie, porwała go! Co za niegrzeczny pies! Bonnie! Wracaj tu! Bonnie! Do nogi! Bonnie! Och! Biegnij za nią, Pat! Bonnie, czy ty możesz zejść na dół? Bonnie! Świetnie, Jess! Idź do Pata i mu pomóż! Zobacz, co ja tutaj mam! A teraz, Bonnie, wypuść słonia! Dobry piesek. Zostaw słonika. Zostaw go. O nie. Coś ty narobiła. To dziwne. Pat chyba ciągle jest w Pencaster. Zaraz dowiem się, o co chodzi. Nie martw się, Ajay. Halo? Przepraszam, Ben, ale mam małe problemy w myjni samochodowej. Od razu lepiej. Bez obaw, Ben. Mira otrzyma swoją przesyłkę na czas. Jeśli odnajdziemy Bonnie. Zobacz, piesku, co ja tutaj mam. Tylko nie to. Klejnot wypadł. Jest tam. Dobra robota, Jess. Nie rozumiem. Na co sroce taki cenny klejnot? Sroki lubią zbierać błyskotki i zanosić je do gniazd. A gniazdo tej sroki znajduje się obok szkoły w Zielonej Dolinie, prawda? Tak.
Tak. Może pożyczysz od Teda drabinę i pojedziesz za nami, Amy. A my gonimy srokę. E? Nie miałeś chęci na tę kanapkę, co, Ted? Pa! Do zobaczenia, Pat. Co to było, Jess? To chyba sroka. Odłożyła klejnot na murek. Hej, Pat! Dobrze. Zobacz, sroczko, jaką mam przepyszną kanapeczkę. Och, dynio. Sroka na pewno poleciała do swojego gniazda. Tam właśnie zmierzamy. Jedźmy. Jasne, jedźmy. No i mój tatuś nadal nie może zasnąć, jeśli nie ma obok swojego misia. Wiecie, będę go. Dziękuję. Brawo! Brawo! No to kto teraz? Mogę ja? Sara? Hej, to tata! Przywiózł słonia! Wiedziałam, że nas nie zawiedzie! Ale nie zatrzymał się! Jedzie prosto do wioski! Sprawdzę, co tam się dzieje! Czy my też możemy iść, proszę pani? Proszę! Prosimy! Wiecie, może jednak będziemy mu mogli pomóc. Hurra! Gniazdo jest tam! Wspaniale! A tu jest nasza sroka. Nadal ma nasz klejnot? Zabrała go do gniazda. Dobra, czy mogę prosić o drabinę? Co tu się dzieje, pan? Ta sroka ukradła złotemu słoniowi klejnot i zabrała do gniazda. Ale zamierzamy go odzyskać. Możliwe, Lucy. O tej porze roku ich nie będzie. Spokojnie, pani sroczko, spokojnie. Ja chcę tylko... Nic się nie stało. Klejnot jest nadal w gnieździe. Tyle, że... nie mogę go dosięgnąć. Ktoś będzie musiał wejść na to drzewo i jako strażnik prawa zarządzam. Nie ma takiej potrzeby, Arturze. Mamy tutaj prawdziwego eksperta od wspinania się na drzewa. Prawda, Jess? Ostrożnie, Jess. Ta gałąź może być trochę śliska. Mądry kotek. Widzisz tam coś? Udało mu się! Jest klejnot! To medal mojego dziadka! Sroka musiała go zabrać! Spróbujmy jeszcze raz, Jess! Ale super! No i proszę! Złoty słoń dla panny Baines. Dziękuję panu. Widzisz, Charlie? Klejnot przyniósł w końcu szczęście. Zwłaszcza tobie. Dziękujemy serdecznie, Pat. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Nie ma za co. Do usług, Niszo. A teraz wracajmy do szkoły i kontynuujmy nasze opowieści. Chodźmy, kochani. Hurra! Nasza przesyłka specjalna została dostarczona. W wersji polskiej wystąpili Piotr Gulbierz, Małgorzata Musiała, Laura Haras, Małgorzata Hewitt, Piotr Witkowski, Mikołaj Mikołajewski, Rafał Ostrowski, Bartosz Lamparski, Artur Blanik i inni. Nagrania Mikołaj Mikołajewski, realizacja dźwięku Karolina Kinder. Reżyseria i kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Opracowanie wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.